Doświadczenie to zawsze sprawia olbrzymią radość, zwłaszcza dlatego, że to robimy w ten sposób, że panowie siedzą osobno, panie siedzą osobno. Oczywiście sytuacje dla panów są takie, gdzie to oni są winni, no więc później muszą odgrywać te scenki. Także to jest zawsze kupa śmiechu. Natomiast, no właśnie, jakie było wtedy ćwiczenie? Jako takie resume, jeśli chodzi o to, że można ująć różne rzeczy w różny sposób. Mianowicie, mąż wraca zmęczony po pracy, naprawdę jest wydyrany ostro, szczęśliwy. Wchodzi, prawda, do domu, już czuje zapach kuchni, prawda? No więc wchodzi, ledwo się rozebrał, wchodzi od razu do kuchni, tam przygotowana zupa, przygotowane drugie danie, prawda, elegancko, no więc on wsunął zupę, no przepyszna, miam, 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 zabiera się za drugie danie i w tym momencie wkłada ziemniaka i czuje, że to jest jedna bryłka soli. Ziemniaki totalnie przesolone. Taka przysłowiowa sytuacja, właśnie. Przesolone ziemniaki. Teraz w jaki sposób, bo on oczywiście ma się priorytować, prawda, no oczekiwał, że żona przynajmniej obiad mu dobrze przygotuje. Cokolwiek mógł pomyśleć. W jaki sposób informacje o przesolonych ziemniakach przekazać żonie w sposób pozytywny? To jest pytanie do was, znaczy do panów. Panowie, jak można byłoby jej przekazać te informacje? Bardzo proszę o jakieś propozycje. Czekają nagrody. Motywacja. W jaki sposób przekazać żonie informacje o tym, że przesoliła ziemniaki? Oczywiście można jej tego nie mówić, tak? No ale to na własne ryzyko. Co można zrobić? Co powiedzieć, żeby ona przyjęła tą uwagę i nie poczuła się z tym źle? Ale piechota. Tak. Tak, no ja bym nie ryzykował z pewnością. Proszę się liczyć z tym, że kolejny obiad będzie dokładnie taki sam. No pychota to pychota, nie? Ona może wie, że przesoliła. Także lepiej z tym uważać. No ale można zawsze wiedzieć jakąś sytuację. Słucham? Czy ona na pewno jest jodowana? O, to już mi się bardziej podoba, tak? Czyli możemy trochę obracać w żart, tak? Żart, który najlepszy usłyszałem w tej sytuacji, jeśli chodzi o scenki wykonywane przez panów, to informacja, uwaga do żony, kochanie, następnym razem dodaj trochę więcej ziemniaków do soli. Tak jest, oczywiście można radzić, prawda? Kochanie, no szulisz mnie zdrowo, żebyśmy trochę ograniczyli. Można, oczywiście. Dla pana tutaj proszę bardzo nam przekazać tabliczkę, pakietkę. Można nam podać do góry, bardzo proszę. Dla jednego i drugiego, którzy się wykazywali dzisiaj. Ten pan od pychotki, to może chyba dwie powinien dostać. Dobrze. Okej. No to teraz sytuacja dla pań, żeby nie być tutaj tylko stronniczym. Mianowicie, no powiedzmy czwarty rok, no piąty rok małżeństwa, załóżmy. Otóż no powoli trzeba będzie myśleć nad tym, żeby poszerzać trochę framugi. Mężowi wisi brzuszek, panie tego nie lubią. No więc cóż, tym bardziej, prawda, chcą mu przekazać informację o tym, no żeby zabrać za siebie i trochę schudł, prawda. Oczywiście mogą to powiedzieć, kochanie, no przecież kurczę, no jak ty wyglądasz, no kurczę, no jakiś fitness, no nie wiem, no basen, no cokolwiek byś zrobił, prawda. Można tak. Gwarantuję wam, że na pewno się zezłości, czy sobie to weźmie do serca, nie wiem, być może nie. Być może odpowie, no popatrz na siebie, albo coś takiego. No nie wiem, czemu was to bawi, ale... No więc, drogie panie, teraz zadanie dla was. Mianowicie chcę, żebyście powiedzieli, jak przekazać mu informację o tym, że powinien schudnąć, tak konkretnie, w sposób pozytywny. Proszę bardzo. Brawo, super. Kochanie, powtórzę. Kochanie, wiesz co? Chciałabym schudnąć. Może byśmy razem pobiegali. Rewelacja tutaj dla pani plakietka. Jakiś pomysł jeszcze? Kochanie, mniej piwa. Mniej piwa, tak? No proponuję przetestować. No zobaczymy, czy to poskutkuje. Ale to panie miały się udzielać. Tak swoją drogą. Dobrze, no właśnie. Chodzi o to, żeby... negatywne rzeczy, które można było przekazać w sposób taki normalny, albo właśnie ostry, zaczepny, przekazać w sposób pozytywny, taki, który da satysfakcję tej osobie, która to wypowiada, która nie powoduje sytuacji konfliktowych, tylko po prostu przeciwnie, jakoś umocni to małżeństwo. Oni będą wiedzieć, że mogą sobie ufać, mogą sobie już o wszystkim mówić, prawda? Słowa.
Wierzcie mi, słowa są naprawdę niezwykle istotne. Ci, którzy byli, pamiętają kilka scenek, które opowiadałem na wykładzie w listopadzie. Słowa mają to do siebie, że ważne jest to, co i w jaki sposób mówimy, prawda? Bo może być sytuacja taka, że żona przychodzi do męża i prosi, żeby nie słodkie słowa, ale na przykład, kochani, no powiedz mi, że mnie kochasz, prawda? On otwiera drugą, kocham cię, no i tu obiad, prawda? Można i tak. Dlatego mówię, ważne jest co i jak. Nie chodzi tylko o słowa. A może zamknąć tą lodówkę, zatrzasnąć, spojrzeć mi w oczy, prawda, i powiedzieć, kocham cię. No i rewelacja. Pani się rozpływa. Chodzi mi tylko o to, żebyście zwrócili uwagę na to, co i jak mówicie. Nie chodzi mi tylko tutaj, kiedy mówimy o słowach, chciałem, żebyście zauważyli też pewien niuans. Nie chodzi tylko o słowa, które wypowiadamy. Może to tak trochę pozornie jest sprzeczne. Chodzi mi o... To już trochę przechodzimy w gesty, o których miałem mówić. Mianowicie chodzi mi o to, że można też wyrażać pewne słowa, pewne intencje, no tak nie do końca za pomocą słów. Myślę, że wam pokażę to, o co mi chodzi, pewna sytuacja, w której braliśmy udział. Otóż to było jeszcze przed ślubem. Chodziliśmy wtedy naprawdę na wszystkie możliwe konferencje dotyczące miłości, małżeństwa. Bardzo nas to fascynowało, tak jak Ucia powiedziała. No to było coś, co było dla nas niezwykle istotne. Chcieliśmy, aby nasze małżeństwo było jak najwspanialsze. Później przerodziło się to w służbę, ale początkowo była taka idea. W związku z czym chodziliśmy na różne konferencje i spotkania. I raz się zdarzyło, że byliśmy umówieni na jakąś konferencję. Ja z racji tego, że jeszcze miałem zajęcia na uczelni i wiedziałem, że się mogę spóźnić te 5 czy 10 minut. Ucia miała być tam wcześniej. No i rzeczywiście, Ucia sobie siadła, powiedzmy, w czwartym rzędzie, ja przyszedłem spóźniony potem w szóstym. Znaczy było to kilka rzędów po prostu dalej. Ale ponieważ byliśmy oczywiście w kontakcie, więc Ucia wiedziała, że już przyszedłem. No i widzieliśmy się. I tutaj właśnie następowała taka gra, gdzie można mówić trochę o słowach, trochę o gestach. Mianowicie takie puszczanie oczka, i takie inne. Ponieważ nie siedzieliśmy koło siebie. I po chwili czuję takie mocne klepanie po ramieniu, prawda? Odwracam się, patrzę, taka pani w wieku około 50 lat. I z takim zdenerwowaniem mówi, proszę pana, po co pan tu przyszedł? Chce pan jakieś małżeństwo rozwalić? No więc... Mówienie bez słów, naprawdę, wierzcie mi, też jest bardzo istotne. Tu się pojawił slajd dotyczący komplementów. Komplementy, które chciałyby usłyszeć kobiety. Otóż to też jest pewien owoc jednych z warsztatów. Panowie wymyślali coraz to wspanialsze komplementy dla pań. Pozwólcie, że wam przeczytam. Ty jak zwykle ślicznie wyglądasz, uwielbiam patrzeć, jak robisz obiady i jak się przy tym poruszasz. Do tak sprzątanego domu i tak pięknie zadbanego zawsze z radością wracam. Kocham cię z każdym dniem coraz mocniej, czuję się przy tobie kochany. Uwielbiam, jak się mną opiekujesz. Taka wersja środka Marysi. Ta sukienka pięknie podkreśla twoją figurę. Będziesz wspaniałą mamą i żoną. O, panie to uwielbiają. Pragnę tylko z tobą spędzić całe moje życie. Jesteś sensem mojego życia. Czytam wam to nie dlatego, żebyście sobie to teraz notowali, prawda? I później... Do tak sprzątanego domu... Chciałem, żebyście uchwycili istotę sprawy. Natomiast, ponieważ zawsze zadania są w dwie strony, w związku z czym również i pani miały swoje zadanie do wykonania. Jesteś taki mądry, podziwiam twoją troskliwość i odwagę, przy tobie czuję się bezpiecznie, czuję się przy tobie spełniona i szczęśliwa, nie widzę świata poza tobą, twoja wytrwałość zaskakuje mnie, to był genialny pomysł. Nikt by lepiej tego nie wymyślił, zależnie od tego, czy był genialny, czy nie. Jesteś taki męski, dziękuję, że jesteś przy mnie, kochanie, jesteś bardzo odpowiedzialnym mężczyzną i wiem, że mogę na tobie polegać. Tak jest, aż mi się ciepło zrobiło. Komplementy. Komplementy są bardzo ważne. Jeszcze przy słowach to taka jedna rzecz, mianowicie tak słuchamy czasem, jak się pary do siebie zwracają, tak zdrobniale, tak słodko, tak właśnie takie słodkie słówka niby, prawda? Swoje określenia, że słuchajcie, istny zwierzyniec, prawda? Żabko, tygrysku, misiaczku. No właśnie, to też jest dosyć ciekawe. Bączku ostatnio słyszałem. Dobrze, słuchajcie, chciałem wam jeszcze jedno porównanie powiedzieć, mianowicie miłość jest jak kwiat. Tak, teraz ja mogę wyglądać jak ogrodnik. Na kolejnym medikum będziemy to zaraz anatomię tego sprawdzać. Miłość jest jak kwiat. To znaczy, nie wystarczy raz go podlać, choćby hektolitrem wody, żeby wzrastał. Kwiat potrzebuje tego, żeby regularnie, systematycznie
nasłoneczniać go, nawoźnić to może nie bardzo pasuje, ale podlewać, prawda, wzrastał.